Siemanko, jestem Lucek, to jest Need for Speed, jak na razie najnowszy Need for Speed, z jakim mamy do czynienia, czyli Need for Speed z 2015 roku, bądź co bądź taki, który ma już 2 lata. I będziemy sobie robić misje fabularne, a także wszystkie inne zadanka, które są tutaj do wykonania. Co to jest? Gonitwa? Ej, tego nie kojarzę, nie pamiętam, żebym to przechodził, bo ja całego tego Need for Speed, jak już wspominałem, przechodziłem na konsoli Xbox One, kiedyś jak jeszcze Xboxa miałem. O! I teraz takie sprostowanie do mojego poprzedniego filmu, bo mówiłem, że nie jestem pewny, czy ten Need for Speed Payback pojawi się jednocześnie na konsole i na PC-ty, ale okazuje się, że premiera ma się odbyć... Wow! Braku stalnego, co to może być? Ma się odbyć w tym samym czasie, chyba 11 listopada czy 10 listopada. No i będzie można sobie pograć na wszystkich platformach jednocześnie. Czekajcie, bo to jest jakaś gonitwa i to nie wiem, czy to nie jest czasem jakieś wyzwanie ustalone przez twórców. Tak na marginesie to jest Volvo, troszeczkę przerobione. To jest jakieś bardzo stare malowanie, które zrobił jakiś inny gracz. Nie jest moje, ale zobaczcie, jak fantastycznie można zrobić tuning w tej grze. No i tak będzie można zrobić też w Paybacku. No jestem ciekawy właśnie dokładnie tych opcji. No myślę, że na pewno nie będą gorsze niż w tym Need for Speedzie. I będziemy mieli też offroad, nie? Okej, startujemy. I... Czy uda mi się to zrobić? No... Aha, chyba nie można w nic uderzyć, bo tutaj mi się pojawił komunikat brak ustalonego czasu. Chyba trzeba coś tutaj dojechać. Nie wiem za bardzo, o co chodzi. Okej, spróbujmy jeszcze raz. To mi samo jakby startuje. Dobra, czyli tak, nie można w nic uderzyć, to na pewno. Przed chwilą miałem bardzo gęsty ruch uliczny i samochód jakiś mi tutaj wyjechał. Ten samochód, to Volvo, jest zrobiony raczej tak pod drift? Nie, raczej się trzyma drogi. Pod drift chyba nie jest porobiony. Chciałem, żeby to był taki ścigacz chyba. To już dawno grałem na tym moim koncie tutaj na PC-cie. I meta. Okej. I teraz chyba ustawiłem tutaj jakiś rekord albo coś. Tak, pobiłem jakiś tam... Znaczy, zmieściłem się w celu. Nie pamiętam takich wyzwań, żeby były. No ale dobrze, zobaczmy sobie na mapkę, co my tu mamy. Tutaj jest jakiś wyścig, ale poróbmy sobie te fabularne. Pyk, próba driftu, no, nie wiem czy... A dobra, spróbuję moim Volvo tam śmignąć. Dobrze, jesteśmy na celu, próba driftu, byle w dół. Poziom wysoki. No mogę mieć problem z tym Volviakiem, on jest taki przyczepny troszeczkę. O nie wiem, zobaczymy, może dam jakoś radę. I tak wiecie co, po tych 2 latach, jak się grało wcześniej tego NFS-a i się patrzy teraz, to ta grafika wydaje się taka, i tak nawet na PC-cie wydaje się taka troszeczkę rozmazana, wiecie? Ale co jest smutne, w Paybacku wcale ta grafika nie będzie jakaś lepsza. Dlatego, że no ciągle gramy, ciągle w grze są konsole starej generacji. No. Nawet jak widzieliśmy te pierwsze gameplay czy zwiastuny i robiłem te analizy tych zwiastunów, to było widać, że ta grafika no nie jest szczegółowa, zwłaszcza gdzieś tam jakieś tekstury w oddali, tak? Jest to mega widoczne, że one są rozmazane i tak dalej. I tutaj, no ile w 15 tego tak nie widać, to tam będzie to mocno widoczne, bo jest cały czas dzień, a tu w 15 mamy co? Mamy noc. I niektórych tych takich niedociągnięć nie widać. No to nie będzie przeszkadzało aż tak bardzo w tym odbiorze tej gry, czy tamtej gry. No ale no jednak chcielibyśmy już mieć tą grafikę troszeczkę lepszą. Mamy te konsole już nieco mocniejsze. Mamy Xboxa One X. Mamy PS4 Pro. I no one tam troszeczkę lepszą tą jakość mogłyby pociągnąć, ale jakoś tak bardzo celuje się w tą obsługę 4K. Ja myślę, że to bardziej chodzi o ten rynek amerykański, gdzie tam bardzo dużo może osób czy klientów ma właśnie telewizory 4K i oni chcą odpalić koniecznie jakąś grę w tej najwyższej rozdzielczości, żeby szczegółowość była powalająca. Bo rzeczywiście gra wtedy na telewizorach wygląda jak obrazek dosłownie. Bardzo ładnie, szczegółowo. I jednocześnie te szczegóły nie biją tak po oczach, jakbyśmy odpalili sobie takie
4K na takim zwykłym monitorze. Jak mój na przykład. Mój nie jest 4K monitor i wiem, że jak odpalę sobie tak rozdzielczość, to właściwie nawet tego nie widać, nie? Ło! To nie wiem, czy to... Nie, no kurwa driftu to ma być, ale tutaj mnie kieruje też przez skoki. Ja już chyba ogarnąłem tutaj wynik. Nie no, jakoś to Volvo dało radę, tak... O, shit! To jakaś twarda przeszkoda. Myślałem, że tą lampę można rozwalić, ale nie. Tu były jakieś twarde słupki i się wpierdzieliło Volvo. I trudno. Ogarnięte, próba driftu, bez problemu. No i przydałoby się zarobić trochę kasy, bo... Chcę sobie poulepszać niektóre moje samochodziki. A poulepszałem sobie w ostatnim odcinku, jak wracaliśmy sobie do tego NFS-a, to ulepszyłem sobie... Nie wiem, czy to Subaru chyba mam, tak? Już nie wiem, czy to Toyota, czy Subaru. Ale chyba Subaru BRZ. Co tu mamy? Tu mamy części do samochodu. Dobrze, zobaczmy. Jakieś tam zebrałem. No i teraz chodźmy sobie do mapki. Pyk i tu mamy jakieś wyścigi nieporobione, ale tu mamy wyścigi fabularne i chodźmy sobie na nie, bo za nie dostaniemy najwięcej kasy. Wyznaczmy sobie traskę i jedziemy. No, mi się ta gra ogólnie podoba, bardzo fajna jest. Niektórym się podoba, innym nie. Ogólnie bardzo fajnie, że mamy ten możliwość personalizacji samochodów i inna bardzo fajna rzecz, na przykład w porównaniu do Forzy Horizon, gdzie w Fordzie bardziej mi się podoba sposób prowadzenia aut, ale w Fordzie Horizon nie mamy takiego przywiązania do auta jak w NFS-ie. Okej, w NFS-ie te samochody prowadzą się troszeczkę gorzej może, ale jak masz ten samochód i go sobie stuningujesz, pomalujesz tak jak chcesz, zrobisz sobie o taki super tuning, to jest takie twoje auto, nie? Wiesz, że to jest takie twoje auto. I wyjedziesz ścigać się z innym graczem i każdy z innych graczy, który będzie z tobą gdzieś tam konkurował, będzie miał inaczej przerobiony samochód. I to jest właśnie ogromna zaleta, nie? I za to właśnie kochamy Need for Speedy. I będziemy mieli po części taki undergroundowy klimat w Paybacku, a po części też powrócimy do korzeni Need for Speeda, czyli będziemy robić takie pościgi różne. Będziemy mieli też fabułę, jak na przykład w Undercoverze mieliśmy taką filmową fabułę. Nie grałem Undercovera ze względu na słaby sposób jazdy, tam jest do kwadratu porąbany sposób prowadzenia samochodów. Ale mimo wszystko spróbowałbym jego w ramach takich powrotów do starszych NFS-ów. Nigdy nie grałem, wypadałoby chyba przejść tego NFS-a, nawet jeśli to będzie ból. Może okaże się, że jest inaczej niż mi się to zapamiętało. Okej. Tutaj musimy próbę czasową, czyli musimy jak najszybciej dojechać. Najlepiej bez driftowania, więc tak... Ach, dobra, to driftowanie jest uzależniające w tej grze. Ach, było blisko. No ale mój Volviak tak odczuwam, że troszeczkę brakuje mu mocy. Chyba trzeba będzie go wziąć do garażu i troszeczkę przerobić, ulepszyć jego moc, możliwości. Bardzo podoba mi się, że ma tylko jedną lampę z przodu. Ojej, super to jest. Ale widać, że... No nie wiem, w sumie jeździmy w mieście. Jakbyśmy pojechali chyba gdzieś tam w jakieś... nie wiem, serpentynki w góry gdzieś tam na tej w tej grze, to może by to lepiej oświetlało, ale ogólnie te lampy przednie w tej grze jakoś tak nie świecą. Grałem ostatnio w jakiegoś NFS-a, no tak, przecież był to Need for Speed Most Wanted 2012, to tam w nocy, jak świecą samochody, te lampy rzeczywiście widać, jak super oświetlają nam drogę. I jest to super sprawa. Dodatkowo, jak świecimy na jakiś tam obiekt, to rzeczywiście ten obiekt rzuca jakiś tam cień. No i grafika jest bardzo fajna i ona jest taka wyważona. To znaczy, też tekstury nie są najlepszej jakości, nie? Ale jest taka grafika, że no, super po prostu to wygląda. Tutaj z jednej strony masz fajnie wyglądającą grafę na samochodach. O, bo muszę tutaj... Wup. Udało się, czy nie? Czyli słuchajcie, no trzeba troszeczkę Volviaka stuningować, bo ja widzę, że tutaj za słabo coś nam poszło. No i zobaczcie, parę rzeczy mogłem sobie tutaj kupić. To chyba... Aha, to przed chwilą kupiłem, okej. O, jeszcze parę rzeczy sobie tutaj porobimy i myślę, że będę mógł ukończyć to wyzwanie. Pyk, montujemy. To chyba już nie mogę ulepszyć. To też nie. O, tu mogę odebrać. To jest jakaś darmowa część, którą sobie gdzieś tam zdobyłem.
tytułu, jakieś tam sprzęgło. Będą szybciej się biegi zmieniać, bardzo fajnie. O, shit, mogę nitro kupić ulepszone, bardzo fajnie. A, brak wystarczających środków, ale zawieszenie mógłbym kupić lepsze. W pełni regulowany to mam. No i opony mam do driftu, ho, ho, ho! No to weźmy sobie... grip. Weźmy sobie na grip, bo chcemy zrobić tam wyścig. I chodzi nam o maksymalną przyczepność. Dobrze! Zostało mi $32. Jeszcze możemy sobie oczywiście... tak, zrobić tutaj prowadzenie na przyczepność bardziej. I jeszcze możemy sobie asystato włączone, kontrola startu wyłączone. Moglibyśmy to włączyć. Pyk, pyk. Żeby w ogóle nie driftował nam samochodzik. Wtedy będziemy na pewno mogli szybciej to pokonać wszystko. Nitro dajmy sobie na moc bardziej. Ręczna skrzynia biegów możemy sobie włączyć albo wyłączyć, jak ktoś chce. Ale zostawmy przy automacie. Zobaczcie, jak wygląda ten mój kozak. Oczywiście wygląd możemy sobie zmieniać, ale chyba nie mam wystarczającej kasy, żeby coś tam sobie porobić przy nim. Ale tak, tutaj można, zobaczcie, reflektory wymieniać, jakby ktoś chciał. Ile to? Fabryczny reflektor. Ha, już myślałem, no, mogę to kupić, ale to nie chcę. Czekajcie, czy można tą lampę też wymontować? Nie, tej lampy nie można. Można tylko jedną. A tu? Aha, jeszcze zderzaki można sobie wymienić. Koła mam zajebiste, podobają mi się, niech zostaną. Nakładki na progi, no właśnie, czemu tu nie mogę zamontować? To chyba jakiś pakiet mam kupiony, może nie? Szyby, maska, gotowy zestaw. Czemu mi nie pokazuje? Facelifting poszerzony. Dobra, niech zostanie takie, jakie jest. Tutaj lustro. Żeby dać takie z przodu, ale to mi się w ogóle nie podoba. Z tyłu zderzak. Nie mam środków do tuningu. Słuchajcie, musimy iść i zarobić trochę hajsu. Jedziemy na ten wyścig od Amy i zobaczymy, jak mi teraz pójdzie. Mam lepsze nitro, dłuższe, wydłużone. Plus lepsza przyczepność. I zero skrętu. Ach, niestety. Może wolałbym ten drifting jednak. Drifting jest przyjemniejszy niż takie, taki maksymalny grip. Jak dodajemy gazu, ciężko się do tego teraz przyzwyczaić. Jak dodajemy gazu i jesteśmy na zakręcie, to się nie da skręcać. Może gdybym zwiększył sobie kąt skrętu w tym samochodzie, to by było lepiej. To jest właśnie fajne w nowym Paybacku, że będziemy mogli sobie zmieniać parametry czy ustawienia samochodu podczas gdy jesteśmy na mapie. Nie będziemy musieli specjalnie do garażu wychodzić tak jak tutaj. Zobaczcie, teraz mam nawet niższą prędkość maksymalną, ale wygląda na to, że chyba lepsze przyspieszenie, przynajmniej tak czuję. Bardzo ciężko się teraz skręca, no jest rzeźnia. No ale zrobiłem go bardziej na prowadzenie, więc mogliśmy go jeszcze trochę obniżyć i dać większy kąt skrętu mimo wszystko. Oj. Dobra, ale spróbujmy jakoś sobie jechać, może uda się ten czas ogarnąć dobry. Wyższa prędkość maksymalna na pewno nam się przydała w tym samochodzie. I tutaj drifting byłby fajniejszy, a poza tym moglibyśmy sobie nitro też zarabiać, nie? Czy odnawiać podczas driftingu. No i wiadomo, więcej akcji. A teraz trzeba tak powoli, powoli. Ale dokładnie. I zobaczcie, jeszcze gorzej niż wtedy chyba. No! Ja nie mogę. Ale to dlatego, że ten... że tam na początku się zepsułem. Chyba trzeba go zrobić bardziej pod drifting i jechać tak na maksa, a nie tam się bać tych zakrętów jak ja teraz. Na każdym zakręcie po hamulcu, a tak to driftujemy, mamy nitro i jedziemy dalej, nie? Kurczę, zapomniałem zacząć. Dawaj Volvo, tym razem się uda. Myślę, że to kwestia teraz, bo tam brakuje mi kilku sekund. Ale dziwne, że mam niższą prędkość maksymalną, tam chyba coś w tych ustawieniach też jest nie tak. No nic, jakoś mi się powinno udać teraz. Zobaczymy. Dawaj Volvo, pokaż co potrafisz. Powoli, powoli, nawet na ręcznym spróbuję. Coś tam poszło. Jest ciężko tutaj na ręcznym, tak dziwnie. O, zmieścił się, spoko.
no, tak bardzo wolno się wydaje, jak się nie driftuje. Dawaj, dawaj, Wolwiaku. Teraz się nam nitro ładuje razem z czasem, bez robienia tych takich szarpnięć, driftów. I zobaczcie, bardzo niska prędkość. 7 biegów mamy w tym Volvo! 7 biegów! Damn! Nieźle. O, wyskoczyło mi jakiś brak połączenia z siecią. Ale gracze tutaj grają, normalnie jeżdżą po sesji cały czas. Także ktoś tam ciągle ciupie w tego NFS-a. No fajnie, bo jest grywalne. Niektóre NFS-y niestety nie działają. To jest słabe. Okej. Także przyspieszenie spoko, zwłaszcza na nitrze. No i co? Bezbłędnie, zobaczcie. Kwestia tylko poznania lepiej trasy. Ale zdecydowanie bardziej wolę ten sposób driftujący. Zainstalowałem sobie opony do gripu, kontrolę trakcji sobie włączyłem w tym samochodzie. Ta jazda nie jest nim taka ciekawa, wiecie? Chodźmy do garażu i zmieńmy to tak jak było. Shit, zaczęła gonić mnie policja, ja chciałem zbijać do garażu. Ale tutaj policjanci to są... To jest taka umowna sprawa. Zwłaszcza jak ma się samochód, który od 0 do setki przyspiesza w ułamek sekundy. Dobra, zgubiliśmy ich. Tutaj chyba na stacji można było uzupełniać nitro. Nie, naprawiać samochód można było na stacji. Nie mogę zwiać tej policji. Nitro uzupełniało się w innym NFS, chyba właśnie Most Wanted. Jezu, a to driftowanie jest teraz straszne. Na hamulcu nożnym można było driftować, teraz jest slipa. A to dlatego, że no mamy wyłączone, mamy takie opony gorsze, ale na tych oponach do gripu też fajnie się driftowało. Okej, okay, chodźmy do garażu. Okej, okay, dajmy sobie kąt sterowania szeroki, reakcja na ruch kierowcy. Dajmy sobie okulę, także do driftu będzie prawie, nie. Reakcja wolna, szybka, właśnie, jak najszybsza, pyk. Tylko żeby zaraz się nie zrobił taki nadsterowny. I teraz asysta driftu z hamowaniem włącz. To włączone, kontrola startu wyłącz. Różnicowy, jak to było, blokowany, to było do driftu. Siła docisku. Dajmy sobie, chyba właśnie przez tą siłę docisku prędkość maksymalna się zmniejszyła. Siła hamowania. Rozkład siły hamowania, dajmy na środek. Szczepność opon, no tutaj nie możemy nic zmienić, dlatego że mamy już opony do gripu zainstalowane. Siła hamulca ręcznego duża jest ustawiona. Miękkie, sztywne dajmy, stabilizatory sztywne. Nitro, czas działania i... A ciekawe, bo jeszcze wydawało mi się, że możemy tutaj... Co możemy tam zrobić? Coś mi się wydawało, że możemy coś tutaj zrobić, dorobić jeszcze dodatkowo. No, sporo by nam zmieniły te opony. A zobaczymy właśnie, czy ja mogę sobie jakieś nowe dokupić. No, teraz tak sobie testuję. Wziąłem sobie opony do driftu. I jak na razie jedzie się ok. Zobaczymy, jak na jakiejś wąskiej drodze się spisze samochód. Jeszcze musimy sobie oczywiście sprawdzić autko na jakimś wyścigu albo próbie czasowej czy coś. Bo wtedy dopiero będziemy mogli stwierdzić, czy tuning, który zrobiłem, odpowiada mi, czy nie. Na razie sobie jedziemy po takich autostradach i jest super. Dobrze, chodźmy teraz mapa i... Świetnie, to uwielbiam. Zapomniałem, że w tym NFS-ie nigdy nie zatrzymuje się gra. Ach, nawet jak się wyjdzie do menu. Zobaczcie, tutaj jakiś sobie gracz jeździ, 70 poziom ma. Jeszcze chyba ktoś jest w sesji, tutaj ktoś sobie siedzi. Zobaczcie. Co to jest? Są jakieś... A, możemy tutaj pobić jakieś wyniki, zobaczcie. Zakręt driftowy. Oho, tutaj... Dobra, zobaczmy. Możemy tylko tutaj dojechać, ale to są jakieś wyzwania chyba tworzone przez znajomych albo coś. I teraz tutaj mamy jeszcze coś do roboty. O, tu mamy sprint. Chodźmy, zobaczymy jak mi pójdzie na sprincie z oponami do driftu. Widzieliście jakie ustawienia sobie mniej więcej zrobiłem w tym samochodzie. Na pewno jest bardziej żwawy, bardziej skrętny.
No i powinien mieć odrobinę wyższą prędkość maksymalną. W niektórych przypadkach tutaj to się nawet przydaje, ale bardzo rzadko i nie ma się specjalnie co tą prędkością maksymalną przejmować. Ważniejsze jest przyspieszenie i to, jak pokonujemy zakręty. No, na razie spoko. Zaraz osiągnę prędkość maksymalną, bo tutaj niecałe 300 km na godzinę. Tak, jest taka sama jak była. Ale zobaczcie, jak wychodzą fajnie drifty. Może w ten sposób pokonuje się te zakręty nawet i dłużej. Ale wolę dłużej pokonywać w ten sposób, niż hamować do zera praktycznie przed każdym zakrętem. Muszę sobie jeszcze wziąć to takie nitro, które uzupełnia się właśnie od stuntów. Bo ja bardzo lubię ten driftowy styl w tej grze. I raczej nie chciałbym, żeby samochody miały jakieś tam dużo gripu. Jak widzieliście, słabo to wygląda, nawet jak się ogląda taki materiał, nie? To tak musimy hamować i tak się zwalnia tą rozgrywka. Jak się wejdzie fajnie w drift, wymieni jakiś tam samochód, to jest fajniej. No i tutaj właśnie by się nam przydała prędkość maksymalna w tym aucie, wyższa. Jeszcze tam możemy je trochę stuningować, ale niektóre samochody po prostu mają jakieś tam limity i też nie możemy tych limitów przeskoczyć. A chcę sobie kupić jeszcze jakiegoś egzotyka może i sprawdzić, jak mi nim będzie szło. Muszę sobie przypomnieć, jakie tutaj były auta, ale na razie mnie nie stać na żadno z nich, także będzie trzeba trochę hajsu pozarabiać. Teraz taki biedny lucek jestem, bo wydaję też dużo pieniędzy na tuning z tych samochodów, które mam obecnie. Dodatkowo mam jakiegoś tam dragstera, tutaj są dragi. Też nie było od samego początku dragów, tylko zostały tam w którymś update'cie wprowadzone. No tutaj by się przydała ta prędkość maksymalna, zobaczcie, cały czas jadę na tych maksymalnych obrotach. Ale idzie pięknie, no bo na autostradzie jedziemy. Jest tu dosyć wąsko w niektórych momentach. Ale tak jeszcze nie miałem takiego momentu, żebym musiał coś bardzo, bardzo mocno wymijać, nie? Pyk. No i meta. Dostałem tam chyba 7000 kredytów. Pięknie poszło, kurde. Nie było żadnej konkurencji, moi drodzy. Czyli Wolfiak sobie na razie daje radę. Tutaj musimy wykonywać po kolei wszystkie te akcje związane z Eddie's Challenge. Ok? I teraz mamy tutaj kolejne wyzwanie, ale gdzie są te fabularne rzeczy? Chyba muszę zajechać do klubu. A nie, tutaj coś jeszcze jest. Tu mamy próbę czasową. Pobij nowe rekordy Magnusa. Czy damy radę? Oczywiście, kurde. Nie możemy się poddać. Dawaj, Volvo, lecimy. Ale próba czasowa jest tyle nudna. Właśnie, ciekawe jakbym sobie poradził teraz na drifcie synchronicznym. To jest taki przerąbany tryb, który nazywa się drift synchroniczny. I o ile w realnym życiu, albo może w grze, gdzie lepiej się driftuje, łatwiej, ma to jakiś sens, to w tej grze, gdzie głównie driftujemy z botami, musimy się ich blisko trzymać, a one cię spychają na maksa, no jest to bardzo trudne, żeby przejść taki tryb. Wow, dosyć fajnie się steruje teraz to Volvo. No ale znowu prędkość maksymalna by mi się tutaj przydała. Musimy zmieścić się w 3 minutach. A za niska ta prędkość. Musimy chyba zainwestować w jakiś egzotyk. Jakiegoś egzotyka, który na pewno będzie miał tą prędkość maksymalną już na samym starcie większą. Ja tutaj używam co chwilę nitro, żeby sobie szybciej jechać, ale to nic nie daje. Nitro najbardziej się przydaje przy podjazdach i przy ruszaniu. Taki troszeczkę niestabilny ten samochód jest przy wyższych prędkościach, jak próbujemy gdzieś tam, ładnie skręcić. Tutaj próbowałem tak ładnie wejść w drift, tak dobrze podejść, ale za późno zauważyłem ten zjazd z autostrady. Ło! Przez tunel driftem, ale takim leciutkim. Lubię takie akcje. Ło! Myślałem, że się na pewno rozbije. Znowu bym przegapił zjazd z autostrady. Tam były jakieś beczki i udało mi się przez nie przebić. Ale to chyba było na styk. Ło! Dobrze daje to Volvo. Na kręte traski myślę, że Volvo będzie moim takim ulubionym samochodzikiem. Ale na takie proste, jak teraz w większości jeżdżę, to
Trzeba będzie kupić jakąś inną furę. Mam tutaj Porsche RWB, mam BRZ-kę Subaru i mam jeszcze jedno. O, tutaj mam jakieś części do zgarnięcia. Tak, jeśli chodzi o fabułę, tutaj na wersji PC-towej, to ja jestem bardzo w tyle. I nie mam tego wszystkiego poprzechodzonego. Okej, darmowa część. Chodźmy teraz do garażu i sprawdźmy, jakie mamy tu fury do wyboru. Więc tak, moje auta, które teraz mam, nie wiem, czy to można nazwać auto, Beck Customs F132, ale wydaje mi się, że ja chyba mam jeszcze auto w jakimś drugim garażu. Nie, nie. Możemy przenieść na przykład... Przenieśmy tego wariata, nie tego, tylko tego wariata, przenieśmy do magazynu. Tak, bo ja na wersji konsolowej jeszcze chyba miałem jakąś tam korwetę czy coś. A tutaj jest taki początek i to są... To auto na przykład dostaje się za darmo. Karerkę RSR. Możemy kupić różne samochody. O, shit! Mogę kupić wersję Deluxe za 0 dolarów z Most Wanted'a. Ha! Dobra, bierzemy. Jak za 0, to za 0. Będziemy mieli trochę chyba stunigowaną czy coś. A zobaczymy, jaka prędkość maksymalna jej jest. Ej, ale brzydko wygląda. Będziemy musieli ją troszeczkę tamten... Trochę ją dorobić. Dobra, tego też do magazynu wyślemy. Zobaczymy, czy jeszcze jakieś fajne furki mam do odebrania. Za friko. Co? Fajne auto ogólnie. I tutaj chyba moje szaleństwo zakupowe się kończy. Bo zobaczcie, już takiej Mazdy NX5 kupić sobie nie mogę. Ale mogę kupić takiego wariata. Mitsubishi Lancer, piękny samochodzik. No dobrze, ale zobaczmy sobie... Są tu fajne fury. Jakieś egzotyki. Egzotyki. Jest właśnie korwetka, Nissan GT-R. Jest Mercedes AMG. Miałem go taki... Jakiś średni on jest. Miałem go na konsoli. Jest Porsche GT3 RS. A czy będzie GT2? Lamborghini Murcielago. Ho, ho, ho. Zgarnąłbym. Czyli co, celujemy w Lamborghini Murcielago, moim zdaniem. Lamborghini Murcielago. 141 tysięcy potrzebuje. Spróbujmy pobawić się troszeczkę tą BM-ką. Wybierz samochód. Zobaczmy, co się uda... Pewnie już to zauważyliście, ale możemy tutaj jeszcze parę rzeczy pozmieniać. Sylwetka. Więc oczywiście prześwit co? Gleba. Nachylenie, tu już nic nie porobimy. Rozstaw. Oczywiście na maksa. Pochylenie możemy zrobić w negatywie, ale nie wiem, czy chcemy. Z tyłu też możemy zrobić w negatywie, ale nie wiem, czy chcemy robić w negatywie. Okej. Okay. Ej, co? Ach, coś tam nie tak zrobiłem. Możemy tu nachylenie zrobić, ale weźmy sobie prześwit jak najmniejszy. Jeszcze raz rozstaw kół maksymalny. Potwierdź. Okej. Okay. I teraz ten samochód wygląda tak, jak powinien wyglądać. Tylko moim zdaniem felgi mają troszeczkę... Za mały rozmiar. Nie, ale niech zostanie. Dobrze jest. Co w tym samochodzie właściwie my mamy zainstalowane? Fabryczne wszystko. Moi drodzy. Wszystko fabryczne. Och. Och. No nie. To ja chyba zostanę przy moim Volviaku. A czekajcie, bo ja jeszcze sobie sprawdzę jedną rzecz. Zobaczymy, jak Subarka jest porobiona. Może ma tą prędkość maksymalną wyższą. I chyba ona jest porobiona... Tak, mamy tu 334 km na godzinę prędkości maksymalnej. Dodatkowo możemy sobie parę rzeczy kupić do niej. I ja bym przy niej na razie został. Okej, okay, to mamy. Tu nic nie możemy zrobić. Łosie, tutaj jeszcze można coś tam ten. Pyk. 16 tysięcy. Nieźle. Najwyższa prędkość 337. Zobaczmy. Tutaj mamy różne parametry. Od 0 do setki. Tutaj mamy... A w ogóle jakaś zniżka jest. Przyspieszenie od 0 do setki. Moc silnika.
tutaj nam się parametry zmieniają, czyli od 100, od 0 do 160 na przykład mamy inne parametry. Chyba są różne ustawienia, albo to jest, ach cholera ich wie, nieważne to jest zresztą. To jest gra arcade'owa, nie musimy się takimi pierdolami przejmować. Plus 13. Aha, czyli teraz mamy teoretycznie najlepsze przyspieszenie. Bo mamy taką sobie zainstalowaną. No tak, to niech sobie zostanie. Mamy najlepsze możliwe przyspieszenie, jakie może być. Tutaj jeszcze patrzę. O, coś tutaj możemy wymienić. Jeszcze czas nam się zmniejszy, ok. Teraz kolektor. Też nam się. Dobrze, zrobimy, bo tutaj niewiele trzeba wsadzać już w ten tuning. Bo. Ten samochód jest już mocno porobiony, nie? Więc gitarka, sprzęgiełko, nitroska możemy sobie wymienić na z upływem czasu ładowanie, ale my zrobimy zadziałania. Jeszcze zobaczę to dostosowywanie, jest zrobione na drift bardziej. Siła hamowania, przyczepność opon, sztywność sprężyn. Zróbmy jeszcze, siła docisku jest po środku. Okej, okay, a jeszcze to skręcanie. Kąt skrętu jest. O, shit. Jest grubo tutaj. Zmniejszmy może ten kąt. Ona była taka troszeczkę nerwowa trochę. Zróbmy troszeczkę bardziej na grip. Coś takiego. I kontrola startu wyłączona. Włączone, włączone. Okej. Okay. Moc. Dobra, mamy porobione. Tak sobie subarka wygląda. Myślę, że spoko. Teraz chodźmy na jakieś wyścigi. Tutaj mamy rozmowę od Amy. Pyk. Kończymy rozmowę. No i pięknie, jesteśmy sobie już na mapce. Teraz subarka powinna być troszeczkę mniej driftująca. I już mamy na mapce jakieś nowe działanie. Nie wiem, czy to będzie spotkanie z Amy. Czy jazda na czas znowu. Coś tutaj. Tutaj mamy znowu jazdę na czas. Próba czasowa, jazda na czas, no cholera. Nie dadzą mi się wykazać na normalnym wyścigu. Dobra chłopaki, koniec gadania, jedziemy. A nie, coś tutaj jest. Wyścig na czas. Znaczy chodzi mi o przeciwników. Są jacyś przy... Dobrze, no to jedziemy. Oh yeah. W końcu trochę więcej mocy. Dawaj subarka. Muszę sobie tego egzotyka. Murcie Lago celuje, jeśli chodzi o egzotyki. I zobaczcie, fajnie, bo tutaj... Wow! Tutaj mamy niewiele samochodów, nie? Ale... Też jakoś ja tak nie potrzebuję, żeby było więcej tych aut. Mamy najfajniejsze autka, jakie mogą być. Mamy Nissana R34 i masę, no, mas, nie można powiedzieć, że masę samochodów, tak? Ale mamy takie najfajniejsze samochody, które sobie chętnie potuningujemy i tak dalej. No a na przykład w Fordzie, zobaczcie, jest ich bardzo dużo tych aut. Praktycznie co wyścig dostał. Widzieliście to? Praktycznie co wyścig dostajemy jakieś nowe auto, nie? A tutaj nie, tutaj... Trzeba naprawdę długo pojeździć, żeby jakieś auto sobie kupić. I to jest fajne. Później masz taką radochę, nie? Dobra, jest okrążenie. Musimy się troszeczkę postarać, bo widać się, przeciwnicy nie śpią. Chciałem tak ładnie pociągnąć, ale się nie udało. Niedobrze, dobra. Tu mamy ogarnąć jak najlepsze okrążenie, więc to czy ja dojadę pierwszy, czy też nie, to nie jest jakoś specjalnie ważne. Ważne jest jak najlepsze okrążenie. Tam, tam, tam. Chyba.
Wow, niedobrze. Wygląda na to, że ja prowadzę teraz z jakiegoś powodu. Wow, ty spadaj stąd. No, teraz idzie mi źle. Ten Dan, który jedzie przede mną teraz, on jest najlepszy, zaraz po mnie. I chyba mnie z czasem dogania. Ale ja się tak łatwo nie dam. O, nic nie widzę. Było blisko. To był naprawdę dobry przejazd. Teraz pojadę tutaj po zewnętrznej. I cyk. I nitro. Proszę bardzo, poprawiłem swój czas. Dobrze jest. Ta kamerka jest świetna podczas driftowania. Ale no kurczę, czasami nic nie widać. Tak musisz wybierać między tym. Chcesz coś widzieć? Czy chcesz się dobrze bawić? Teraz nawet bez hamowania i bez niczego samochód przy mocnym skręcie wchodzi w ślizg. Co jest wygodne, jest to dość intuicyjne. Jak na razie jestem pierwszy. No nie było to trudne, trzeba się przyznać. 12 tysięcy dolarów w kieszeni, no troszeczkę tych wyścigów muszę pojeździć, żeby zdobyć Murcielago, ale to jest właśnie fajne, mi się to podoba. Musimy dużo, 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 dużo jeździć, żeby coś osiągnąć. I to nie wszystko, bo jak kupimy sobie takie Murcielago, drugie tyle musimy wydać na jego tuning. Ha! To nie jest takie proste, jak wam się wydaje. Ale możemy też poszukać sobie na początek jakichś tam części porozsiewanych po świecie i najpierw je sobie pogromadzić, te darmowe takie. No to jest to co wam, o czym wam mówiłem. Pojedziemy sobie w jakieś tam ciemne miejsce, nie wiem czy to takie jest. No i te światła oświetlają, no niewiele, właściwie nic nie oświetlają. Tak, gdzieś tam widać przed samym samochodem, że coś tam się świeci, ale to takie... Nie widać, ale w takich ciemnych miejscach, żeby coś tam się oświetlało. No to tak jeszcze powracając do tej grafiki. Bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.